Dziewczęta z Suwałk, młode tancerki, marzą o wielkiej scenie oświetlonej tysiącem świateł, o ogromnej widowni, która je oklaskuje i chwali na całym świecie. Marzą o Broadwayu, choć znajdują się w doskonale sobie znanej sali treningowej. Nagle zdarza się cud. Oni się ukazują przenoszony do Central Parku w New York. I właśnie tam się zaczyna ich przygoda. Przepędzony przez policjanta, który oczywiście dba o porządek w Central Parku, oni się rozbiegają w różne strony i się gubią w New Yorku. Nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności zagubione dziewczyny spotykają się u drzwi największego marzenia wszystkich tancerzy świata, Broadwayowskiego teatru. Czym smakuje Broadway? To pot i ciężka praca, odpowiada bez zastanowienia Michał Nikolow. Przed swoim występem na deskach tej znanej na całym świecie sceny, na próbach spędzał całe dnie, 9-10 godzin dziennie. To jest bardzo dużo praca, wszyscy dają od siebie wszystko i nie ma tam, nikt nie prosi, po prostu, jeśli dajesz radę, zostajesz, jeśli nie. Znikasz. Ale gdy przychodzi dzień premiery, na nowojorskiej scenie tancerz dostaje swoją nagrodę. Światła tej sceny, aplauz publiczności, sławę, tournée. Było to niezwykła przygoda. Dużo pracy, po 8-9 godzin pracowaliśmy na scenie, ale później jeździliśmy wszyscy, cała trupa, jeździliśmy na tournée z całej Europy. I właśnie z tego się wziął mój pomysł na 138 tancerzy i tancerek z Dance Academy już 10 i 11 maja zatańczy na największej suwalskiej scenie imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. Światła Broadwayu to nie pierwszy spektakl Dance Academy. Rok temu na tej samej scenie pojawili się w spektaklu Zuzia i Przyjaciele. Wcześniej była Królowa Śniegu i w następnej kolejności Alicja w Krainie Czarów. Wszystkie spektakle cieszyły się zawsze pełną widownią i były ogromnym sukcesem. Dance Academy w sobotę 11 maja obchodzić będzie 5-lecie istnienia. Założycielem, choreografem i instruktorem młodych tancerzy od początku jest Michał. Dzisiaj Akademia zajmuje mu większość życia, choć jeszcze 5 lat temu myślał o zakończeniu kariery. 38 lat byłem w tym zawodzie i chciałem już skończyć. W 2013 roku w styczniu dostałem zaproszenie od była dyrektorka pani Bożena Kamińska, która mnie zaprosiła do współpracy. No to więc, skoro już był budynek prawie gotowy, mi się podobał budynek, no i się zdecydowałem, że znowu stworzę grupę. I tak się stworzyło Dance Academy. Formacja wygrywa liczne festiwale w kraju i za granicą, osiąga ogromne sukcesy, a Michał, ciesząc się z dokonań swych podopiecznych, teraz razem z nimi będzie świętował jubileusz zespołu. Razem z Michałem i jego tancerzami świętować go będzie również widownia sobotniego przedstawienia. Ostatnie bilety jeszcze są do zdobycia. Spektakl ponad wszelką wątpliwość zachwyci publiczność.